Cześć wszystkim z tej strony, Gosia. I dzisiaj przychodzę już w filmiku przedświątecznym. Słuchajcie, będziemy rozpakowywać zestawy upominkowe. Słuchajcie, może to da wam jakiś pomysł, co w niektórych się znajduje, czy warto, czy nie warto coś kupić. Ale robię to wideo dlatego, że takie zrobiliśmy w zeszłym roku. I słuchajcie, niektóre z rzeczy z zeszłego roku tak mi przypadły do gustu, tak używałam. Było na przykład, odpakowywaliśmy w zeszłym roku z Revolution, Makeup Revolution, ale to było Revolution Beauty. Była na przykład kostka do mycia twarzy, słuchajcie. Takie mydło, ale w kostce. Tak mi to długo wystarczyło. Normalnie skończyło mi się, a myłam codziennie. Jakieś 2-3 miesiące temu mi się skończyło. Była w Nivea termofor, butelka na wodę gorąca. Widzicie, oni mówią hot water bottle i już mi tu mózg nie pracuje. Termofor, słuchajcie, ja nigdy nie miałam termoforu w domu, więc... Tak poczułam jakby pajęczynę, więc jak ja to wypróbowałam, słuchajcie, miłość, i było innych kilka kosmetyków, maski do twarzy, naprawdę używałam, więc mam nadzieję, że w tym roku to, co znalazłam, też będę używać, bo myślę o sobie głównie, ale zobaczymy. Wybierałam rzeczy, które mnie interesują, rzeczy beauty, głównie pielęgnacyjne. Staram się też wybierać nieoczywiste, ale niektóre są bardzo oczywiste tutaj rzeczy. I co jeszcze? I jeszcze wam powiem, że naprawdę było bardzo mało w sklepach w tym roku takich ciekawych zestawów podarunkowych, gdzie na przykład były skarpetki. W zeszłym roku, pamiętam, mieliśmy zestaw ze skarpetkami, ale one nie były dobre. Ja je nosiłam i powiem wam, takie nie były przytulne, nie były miękkie, rozciągały się. Ale nie znalazłam. Był jeden zestaw z kapciami, ale kapcie to akurat mam swoje, ale nie ma takich... Wiecie, fajnych dodatków, nic nie znalazłam, a szukałam też w sklepach stacjonarnych, nie żeby wydłubywać je online, czyli w stacjonarne supermarkety, takie tutejszy Rossmann, czyli Boots, więc w tego typu sklepach, i pokażę wam, co znalazłam. Zacznijmy od takiej bardzo oczywistej rzeczy, ale bardzo przydatnej, a mianowicie jest to zestaw z Nivea. I słuchajcie, w tym roku on jest, taki wynalazłam. Już na okładce pokazuję, co jest. Żel pod prysznic, co tu mamy? Pod pachy. O, krem nawilżający, bardzo przydatny. Ten kwiat mnie tu denerwuje, słuchajcie. No i to, co mnie najbardziej zainteresowało, to jest tutaj chyba bransoletka. To mówię, no kuszą bransoletkami, więc zobaczymy. Gdzie ta bransoletka? Ej, a jak ktoś ukradł? Jest, dobra, coś tam jest. Nie było w ogóle zaklejone folią tutaj, nie zabezpieczone. Ktoś mógł w sklepie wyciągnąć, słuchajcie. Żel pod prysznic Love Sunshine, to jakaś chyba nowość, nie widziałam tego na półce. Ech, nie wiem, jak pachnie, ale tak jak żel powinien pachnąć, ładnie. I ładny też kolor, komponuje się dobrze z moim mózgiem, słuchajcie. Ja lubię tego typu kolory. Tutaj mamy dezodorant pod pachy. Powiem wam, że ja chyba wolę te w sprayu. Ale też poużywam, co tam. No, tutaj tam mamy ten żel, że a to do twarzy, rąk, ciała, do wszystkiego, słuchajcie, żel, krem, słuchajcie, do wszystkiego, dali, mówią, używajcie, no to do ciała, do twarzy, pyk. Powiem wam, że bardzo ładnie pachnie. Staram się nie kupować tych z kremami do rąk, bo nie używam kremów do rąk. I mam taki jeden, co tak działa, jak są suche, a tak to nie używam, słuchajcie. Ale ten niby można i do twarzy, i do wszystkiego. I tu w takiej kopercie, patrzcie, serduszkiem, tego typu bransoletka, słuchajcie. Nie jest zła. Taka minimalistyczna, na lato, słuchajcie, na lato. Ja nie lubię niebieskiego. Ja nie lubię niebieskie, ej! Ale teraz powiedziała, walnęła gafę. Ale spoko, może być, słuchajcie. Może być, zestaw numer jeden, spoczylas. Zestaw numer dwa, słuchajcie, otworzymy sobie ten bardziej tajemniczy. W końcu coś tajemniczego, nie takiego oczywistego. Pudełeczka są przepiękne. Można później nawet... coś w nie powsadzać. Słuchajcie, to jest od... Ej, ale mnie zmyliło. Tu jest Baileys and Harding.
A tutaj jest Fuzzy Duck. Ja myślałam, że Fuzzy Duck to jest firma. To widocznie ten Baileys i Harding ma taką selekcję. I pamiętam, że w zeszłym roku coś z tej Fuzzy Duck też mieliśmy. Aha, słuchajcie, dobra. Nie będę tutaj opisu sprawdzać, chcę mieć niespodziankę. O, wyleciało wszystko z pudełka, słuchajcie. Otwarło się. Dobra, to zobaczmy, co wyleciało, bo i tak jest niespodzianka. Wszystko jest zapakowane indywidualnie. Jeszcze małe pudełko. Ej, dużo tego. Dobra. Zobaczymy. Żel do mycia, body wash. Gingerbread latte. Ej. Ej, jaki. O, nic się nie dowiemy, słuchajcie. Nie wiem, czy to pachnie gingerbread latte. Pachnie inaczej niż ten Nivea, to mogę potwierdzić. Trochę bardziej ciężko, więc może i to jest gingerbread, słuchajcie. A ten? Krem pod prysznic, czyli żel pod prysznic też, ale ten jest spiced gingerbread, a ten jaki był? Gingerbread latte, ale interesujące, słuchajcie. O, ten powiem wam bardziej rzeczywiście pachnie trochę cynamonowo. Taki, ja nie wiem, jakie te zapachy pod prysznic. Takie mało odświeżające, bardziej takie ciężkie. Ale będę używać. Będę ciężko pachnieć, słuchajcie. Body lotion. Taki. No i krem do rąk, słuchajcie, to co mówiłam, to mi niepotrzebne. Tak samo jak ten. Ja się nie nawilżam, słuchajcie. Ja czekam, aż będę z takim rodzynkiem już wysuszonym. A tu. O! Ej, nawet jeszcze coś, ale to jest dobry zestaw, słuchajcie. Mamy tą lufę, żeby te żele pod prysznic nakładać i kryształki do kąpieli. Ej, a co się z nimi robi? Patrzcie, tak jakby sól do kąpieli. No nie będę ich otwierać. Nic nie czuję, słuchaj, ale te pudełeczka bardzo mi się podobają. Super, nawet może powycinam do mojego scrapbooka te takie cząstki. Bardzo fajne, ale ten zestaw, powiem wam, bardzo udany. No i pudełko, słuchajcie, można tutaj naprawdę jakąś dekorację z tego zrobić. Polecam. No i tutaj, słuchajcie, ten mini zestaw. Bardzo chciałam, znaczy nie wiem, czy bardzo chciałam, zobaczyłam i mówię, o, coś, co zawsze chciałam wypróbować. To mówię, wypróbuję teraz, bo jest taki zestaw, to jest z firmy Nip and Fab. I powiem wam, że nigdy z tej firmy nic nie miałam. One tutaj są dostępne no, w bucie, w sklepach, więc jest znana firma, ale nigdy z niej nic nie miałam. One nie są zbyt tanie, dlatego też zawsze, jak mówię, jak już coś wydaję, to wezmę na jakąś firmę, co znam. Ale chciałam wypróbować, słuchajcie, to mówię, wypróbuję. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj trzy takie zestawy, to takie jakby próbki, może trochę większe niż próbki. To jakie, to z tym. Ja wam wszystko powiem. To jest koncentrat Extreme witaminy C. Ładnie pachnie, powiem wam tak delikatnie. Tutaj mamy serum i mamy żel. Wszystkie one są z witaminą C, więc chyba to na noc się nie daje, bo tak. Z witaminą C chyba do słońca nie można. Ja nie muszę poczytać, słuchajcie, ale bardzo mnie to interesuje i też wziąłam, bo wszystko jest do twarzy, do pielęgnacji. Tak jak mówię, nie do rąk, niech ręce się suszą i będą stare, natomiast twarz będzie piękna i młoda. Będę musiała poczytać, ale powiem wam, jak ten żel wygląda. Słuchajcie, to jest żel. Bardzo miły kolor też mojemu sercu się podoba, ale fajny zapach, a to jest serum, słuchajcie. One chyba pachną tak samo. O, ten serum bardziej jest chyba nawet żelowy niż żel. No i nic, słuchajcie, trzeba czekać, aż będzie piękna, młoda, nawilżona i zwitaminizowana skóra. Kolejna rzecz, słuchajcie, dla mnie. Chyba, mam nadzieję, będzie dobra, bo lubię tą firmę, słuchajcie. Jak zobaczyłam, nie była tania, bo ta firma nie jest taka tania, a mianowicie jest to Number 7. Tada! Oni kiedyś taki mieli dżingiel. Tada! 30 funtów zapłaciłam za ten zestaw i powiem wam, że
wydaje się być ciekawy, wydaje się być interesujący. Znowu są to produkty pielęgnacyjne, takie jak chciałam. Ładnie zapakowany. Więc. A, patrzcie, szufladka. Jakie piękne. I tak dobrze. O, nie wypadają. Słuchajcie, co tu jest? Wzięłam dla takiej starej skóry jak moja, żeby lift, czyli podciąganie, żeby mnie podciągnęło. Ja muszę zobaczyć, co to jest. Patrzcie. To, co wypadło, to mamy błyszczyk do ust. Wezmę sobie walnę, żebyśmy błyszczały. Błyszczy. Powiem wam, że ja lubię błyszczyki tak latem, ale zapominam ich używać, a poza tym włosy się czepiają do błyszczyków. Ale błyszczyki ja lubię, to na pewno sobie zatrzymam. A druga rzecz, co wypadła, co to jest? Maskara. Nie wiedziałam, że maskara, ale to też przetestujmy, słuchajcie. Ja dawno maskary nie używałam. Jeszcze lusterka nie ma, jazda. Nic nie widzę, poczekajcie. Będę pompować. Zawsze mi mówicie, nie pompuj, bo powietrze przychodzi do maskary i się wysuszy. No trudno. No to drugie oko pomaluję, żeby nie było, ale chyba jest fajna, słuchajcie. To jest The Full 360, słuchajcie. Jakby ktoś był zainteresowany tym, co robi, ma taką dziwną szczoteczkę. Proszę bardzo. Piękna. O, słuchajcie, tak sobie zrobię. Jeszcze powinnam sobie dać to pod pachy, żeby chociaż jakiegoś zapachu doznać. Poczekajcie. Doznaję zapachu. O. Słuchajcie. Zapach. Błysk. Tutaj mam biżuteria. No już na wieczór gotowe. Dobra, kolejny punkt, który tutaj jest, już tak nie wypada sprytnie. To już będą kremy. O, słuchajcie, to jest ten. Peeling. Peeling exfoliating skin będzie. Czyli taki do mycia twarzy mini peeling. O, jest zabudowana tutaj tubka. Wycisnął się, słuchajcie, sam, jak zdejmowałam sreberko. Wygląda w ten sposób, jakby miał cukier, czy on jest cukrowy? Poczekajcie, niech ja to delikatnie... Wygląda w ten sposób. No jest peeling, czuję ziarna. Cukier to chyba nie jest, bardziej powiedziałabym... Kiedyś miałam z orzecha, słuchajcie, to on taki... Ja teraz wszystko mam na tych dłoniach, to mi wszystkim pachnie. Przydałoby się to też zmyć. Powiem wam, że dobrze drapie. Ja lubię peelingi jak drapią, słuchajcie. Bardzo nie lubię takich miękkie kuleczki są, że mi się to rozpuszcza wszędzie. Ja wolę sobie walnąć. Mam na te takie nie, solne do ciała. Czasami buzię, tym niech mi zedrze wszystko. Ładnie, nie wiem czy ładnie, ale na pewno działa, słuchajcie, będę używać. Kolejna rzecz, ta mała. Serum, proszę bardzo. Serum lift, czyli podnoszące. Powinno mi podnieść wszystko. Lift. Primer, o primer. Słuchajcie, to też do twarzy. No i na koniec daily cream. Dzień na noc. Krem nawet na... Dzień na noc. Krem na dzień. Słuchajcie, krem na dzień. No, powiem wam, że ja używam teraz kremu. Z Lumene. Będę, słuchajcie, przygotujcie się na otwieranie kalendarzy adwentowych na Instagramie. Będę otwierać coś, ale właśnie ja sobie tą Lumene lubię. Lumene lubię. I mam inny krem, więc bardzo jestem ciekawa jak te, bo Number 7 też on mi się zawsze się sprawdzały, słuchajcie. Chyba to zmyję. Ej, ale skóra Milusia, powiem wam, miło. Dobra, i ostatni... podarunkowy set. Patrzcie, nagle mi wypadło z głowy. Zestaw, słuchajcie. Jest ten. To jest, tak mi się wydaje, że z firmy Benefit, bo ten Benefit jest tutaj jako główna prezentacja, ale wszystko jest narysowane, więc jest w sumie trochę tajemnicy. Zestaw kosztował 35 funtów. Niby w środku jest za cenę 106 funtów. Więc mamy deala. Zobaczymy, czy taki deal. No i tutaj będzie trochę kosmetyków, chyba takich beauty, ale
ocenimy, zobaczymy. Jestem bardzo tym zainteresowana. Dobra, patrzcie, tu się palucha wkłada i... Ładne, ładnie się prezentuje, ładnie ładnie zapakowane. Ale fajne to... A to też maskara? Ej, mogłam jedno oko tym, jedno tym. Patrzcie, jaka maskara, taka matowa, słuchajcie, dobrze się trzyma. Fajna rączka, patrzcie, już od razu mi się podoba. A jak wygląda? Bardzo zupełnie inna główka, patrzcie, taka. A ta była taka gruba, to jest ta silikonowa, a ta jest taka puszysta, słuchajcie. Ja lubię te silikonowe, ale fajnie, będę używać, słuchajcie, Benefit Bang. Tak wygląda. Wszystkie tu, chciałam powiedzieć, że wszystkie produkty są pełnowymiarowe, ale ja nie wiem, czy to małe, to co to w ogóle jest? Zobaczmy to małe. Widzicie, wygląda krew. Co to jest? Rose Tinted Lip and Cheek Stain. Słuchajcie, więc już wam tłumaczę, jest to tint do ust oraz policzków. Słuchajcie, nie, no tintem? Może nie będę ryzykować. Bardzo wodniste. Coś tu daje? A, widzicie, czyli można te policzki, czyli to tak po prostu daje lekkiego koloru. Nie pachnie, nie wiadomo. Ciekawe, czy można budować, słuchajcie, czy można zrobić to bardziej różowe. Słuchajcie, bardzo delikatny kolorek. Myślę, że na pewno właśnie na policzki by się sprawdził. Dodać różowości do ust. No widzicie, ja sobie tu pomalowałam moim błyszczykiem. I co? A na błyszczyk? Tak odwrotnie powinno. Nie wiem, nic nie widzę, słuchajcie. Ale bardzo interesujący produkt. I taki, o, zróżowiał. Robi się coraz bardziej różowy, słuchajcie. Dziwactwo. Dobra, kolejna rzecz tutaj. Nie, może to spróbujemy. Chyba to kiedyś miałam, słuchajcie. Jak to się otwiera. Ale widzicie, produkty z wyższej półki. Ja się już gubię. Słuchajcie, jest to bronzer. Wygląda tak. Ale w środku, patrzcie, ma lusterunio. Spoko. Ja, mi się wydaje, że ja miałam kiedyś ten bronzer, słuchajcie, tylko ja miałam chyba próbkę, a to jest podobno pełnowymiarowy. Strasznie głęboko siedzi, a może z drugiej strony dzięki temu nie będzie nam się wszędzie rozpylał, więc spoko, zaraz zobaczymy, ocenimy. Słuchajcie, jest ciepły taki, ciepły, kawowy, proszę bardzo, brązerek. Co tu jeszcze mamy? To mnie kusi, bo nie wiem co to jest, to zobaczymy na koniec. A tu mamy jakiś spray. O, słuchajcie, to jest mus do mycia twarzy, tak ja rozumiem, słuchajcie. Nie wyszła pianka, może właśnie trzeba to z wodą, słuchajcie. O, jest napisane, że właśnie trzeba z wodą, żeby się spieniło, słuchajcie, więc podczas mycia to powinno się... Ale ładnie pachnie. Oczywiście cytrynka jest. Ja nie powiem, że nie ma, cytrynka jest. No dobra, i na koniec zobaczymy ten bardzo ciekawy, bardzo ładnie wyglądający produkt. Brow setter, czyli co to mi, coś do brwi, ale setter, że co, że ma je ujarzmić. To jest przeźroczyste, słuchajcie. Tak, taki, że, czyli do ujarzmiania, czyli co, co to znaczy setter. Przez 24 godziny ma nadawać kształt i ujarzmiać brwi, więc może jak sobie tak zaczeszemy w taką formę, jaką chcemy, to on nam pozwoli utrwalić ten efekt. Coś, czego chyba nie będę używać. No to akurat widzicie, się jarała niepotrzebnie. Komuś dam. Kto ujarzmia brwi? No musiała poszukać wśród znajomych. Czy ty ujarzmiasz? Jak ujarzmiasz? Proszę bardzo. Słuchajcie, ale super. Znaczy nie wiem, czy super, bo...
Są rzeczy, które będę używać, są rzeczy, które nie będę używać, ale ogólnie z tego wszystkiego bardzo się cieszę. Cieszę się z żeli pod prysznic, słuchajcie, ja się czasem myję, bardzo się przydadzą. No powiem wam, że myślę, że też będę zadowolona z tych produktów, tak jak w zeszłym roku. Więc może zaczerpniecie z tego jakieś świąteczne pomysły i my będziemy się widzieć teraz już w takich bardziej właśnie świąteczno-okolicznościowych filmikach. Muszę dla was poszukać, połazić, poeksperymentować i nabrać tego klimatu. Słuchajcie, nie ma nic jeszcze tu świątecznego, bo nie wyjęłam dekoracji, a chyba już czas, słuchajcie, chyba już czas. Będę musiała dla was kontynuować świąteczną trochę. Nie wiem, czy tak mówię teraz, tak jakby te usta nabrały takiego wigoru. Słuchajcie, wigor ustny. Nie no, sexy, słuchajcie, bardzo dobrze. Pozdrawiam was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!